Dzisiaj taki wyjątkowy dzień. Szlachetna paczka rozpoczyna, no w sumie takie już działanie taktyczne można. Dokładnie dzisiaj 3 września, to jest 100 dni przed finałem Szlachetnej Paczki. Dzisiaj jedziemy na inaugurację 15. edycji Szlachetnej Paczki do Bydgoszczy. Będziemy reprezentować Grudziądz. Jedzie z nami grupa 15 wolontariuszy z Grudziądza. Jak ekipa? Czy już wszystko jest skompletowane i gotowe do tej ostatniej fazy, czyli przygotowania paczki, poszukiwania darczyńców i tych rodzin, które otrzymają później te paczki? Jeżeli chodzi o wolontariuszy, to na dzień dzisiejszy uzbieraną mam grupę 15 osób. W dalszym ciągu szukam jeszcze 5 wolontariuszy, także można się zgłosić na stronie www.superw.pl. Jak teraz wygląda plan? Kiedy zacznie się, że tak powiem, apelowanie do darczyńców, bo oni są też bardzo ważnym ogniwem tego całego przedsięwzięcia? No jeszcze mamy troszkę czasu. Najpierw musimy przeszkolić wolontariuszy. Te szkolenia odbędą się mniej więcej na początku października. Wówczas moi wolontariusze odwiedzą około 100 rodzin i dopiero mniej więcej w połowie listopada zostanie otwarta baza historii rodzin dla darczyńców. Także jeszcze mamy troszkę czasu. Na pewno będą jeszcze różne happeningi, spotkania zachęcające darczyńców do tego, by współpracowali ze Szlachetną Paczką. A dzisiaj w Bydgoszczy studniówka. Dzisiaj w Bydgoszczy studniówka, tak naprawdę jest to niespodzianka dla nas, nie wiem jakie dzisiaj czekają nas tam atrakcje, wiem tylko, że rozpoczniemy polonezem.